To czas na ostatnie pytanie. Czy Sebastian wpływa na twój wizerunek? Czy jego zachowania mają wpływ? Myślę, że tak. W jakiś sposób tak. A dlaczego tak uważasz? No chyba zawsze tak jest, no. Zawsze jak ktoś z kimś jest, kimś przystaje, z kimś się spotyka, z kimś stworzy związek, no to gdzieś tam to jest łączone, tak? A wy rozmawiacie Na twój wizerunek również działa to, że trzymasz ten mikrofon i że w tej stacji pracujesz, no, w tym portalu. A rozmawiacie o swoich ruchach nawzajem, żeby nie psuć sobie wizerunku? Nie. Czyli nie. Macie takie 100% zaufanie do siebie? Ja, że tak powiem, nic nie kreuję. No nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. No ja nic nie planuję, no nie wiem, nie robimy jakichś takich PR-owych zagrań ani nic, no. A jak myślisz, jaki jest twój wizerunek? Jak ty jesteś postrzegana? Boże, no to jest ciekawe. To niby jak tak prosto brzmi, jak ty ale... Jak widzisz, twój wizerunek? Ciężko medialny. Mi powiedzieć. Mi się wydaje, że dla każdego jest on inny. No, stoimy tutaj, właśnie odebrałam nagrodę w sumie za swoją pracę i za to, co robię przez ponad dekadę, to już będzie 14 lat. I wydaje mi się, że ten wizerunek jest całkiem spoko, no. Jak dla mnie jesteś taką trochę dziewczyną z sąsiedztwa. Utożsamiasz się z tym? Że taka zawsze. Można do ciebie podejść, wiesz, porozmawiać. Tego chciałaś? Tak chciałaś być postrzegana? Wiesz co, to jest jakaś tam wynikowa. Ja po prostu zachowuję się, wydaje mi się, normalnie. Tak to po prostu jest czytane i tak to jest odbierane. No, są osoby, które inną aurę, inną energię wobec siebie roztaczają i faktycznie może do nich tak bezpośrednio się nie podejdzie, bo takie sprawiają pozory, ale czasami to mogą być tylko pozory. A może wcale tą dziewczyną z sąsiedztwa nie jestem. A jesteś czasem ofiarą swojego wizerunku? Bo wiesz, ja mam takie myśli, że ja mogę zawsze do ciebie podejść. Pewnie fani też tak mają, że mogą do ciebie podejść. Ale wydaje mi się, że na to wpływ ma raczej ta taka trochę zatarta granica, którą dają też social media, bo kiedyś faktycznie tego nie było, a teraz przez to, że ten kontakt jest, ktoś napisze, ja odpiszę wiadomość, czasami komuś nagram jakiś filmik w odpowiedzi i w ogóle ten kontakt taki jest w miarę bezpośredni i w sumie to bieżący, to przez to ta granica się zaciera i faktycznie te osoby nie czują aż takiej... Wstydu nie czują, po prostu wstydu. Wiesz co, no właśnie to słowo mi pasuje, ale szukałam jeszcze ładniejszego. Bardziej takiego dosadnego, ale dobra, nie będzie ten wstyd. No nie czują przeszkód i wstydu, żeby podejść, zagadać, bo czują, wydaje mi się, że też mnie znają.